A dzisiaj to będzie bez dzień dobry. Po prostu ręce, nogi mi opadają. Słuchajcie, ręce, nogi mi opadają. Jak patrzę na to całe plotkarstwo. Nie wiem, jak ty masz na imię Messi, ani nic. Nie obchodzi mnie to. I staram się teraz tu być grzeczny, ponieważ zakładam monetyzację, więc nie będę ci ubliżał. Tak jak ci naubliżałem przez telefon. Jesteś po prostu pajacem. Jesteś takim dużym pajacem, który strasznie się podnieca. Strasznie się podnieca. Wczoraj poszedłeś do mojego brata na kanał i zadałeś mu celowo pytanie, czy brałem od Sławka pieniądze. Słuchaj, powiem ci tak, w pozycji klęcznej nie byłem w stosunku do Sławka, tak jak ty. Rozumiesz, na jakiej wysokości? Kojarzysz? Messi, uklęknij teraz i zobacz, na jakiej wysokości funkcjonowałeś, jak prosiłeś Sławka, żeby ci nie zdejmował kanału. Messi, może byś ujawnił te swoje maile, SMS-y, jak bardzo prosiłeś Sławka o to, żeby ci nie zgłaszał kanału. Ja tu się nie wypieram znajomości ze Sławkiem, bo oczywiście, że ze Sławkiem znajomości miałem, ale pamiętasz taką akcję, jak to kazałeś wszystkim zgłaszać kanał Sławka, a później się obsrałeś i natychmiast przeprosiłeś Sławka za to i odwoływałeś tę akcję? Pamiętasz taką? To ja teraz bardzo was proszę, ludzi, którzy mnie słuchacie, zgłaszajcie Messiego jako spam i oszustwo, bo to jest najskuteczniejszy sposób. Zresztą Messi, ty ze Sławkiem zgłaszałeś szoterów w ten sposób. Zgłaszałeś za spam i oszustwo. A skąd to wiem? Bo Sławek mi powiedział, że to jest najbardziej dobry sposób na to, żeby wywalić komuś kanał. Tego mnie uczył, tak mówił. Ty, spam, oszustwo najbardziej działa. Może się pochwalisz, Messi, jak uzgadnialiście, jakie kanały szoterskie trzeba zrzucić z rowerka, a później palić głupa i mówić, że to Barney, że to ktoś tam zgłosił i tak dalej. Przyznaj się, ilu szoterów zgłaszałeś. Wcale bym się ciebie nie czepiał, bo śmierdzisz mi tu strasznie, ale ja nie wiem, wtedy, kiedy się opiłeś, biedaczku, i poszedłeś pierwszy raz na kanał mojego brata. Wszyscy cię do te... Ja dawno, dawno temu powiedziałem, że Messi to lateks i Messi się układa. To nikt mi nie chciał wierzyć. Dopiero jak poszedłeś na kanał mojego brata i tam po pijanemu figofagowałeś, wtedy mnie zdenerwowałeś naprawdę. I wtedy powiedziałem, co o tobie myślę i kim ty jesteś. I wyszła cała ta afera z tym układaniem się z Bielską Centralą, bo się układałeś ewidentnie. Mało, że się układałeś, to jeszcze żeście typowali kanały, które trzeba zrzucić z rowerka, bo ty jesteś królem internetu, królem szoterów. Do tej pory latasz wszędzie i mówisz, że jesteś królem internetu. Wcale bym się tobą nawet nie interesował. Tam cię hołubili, tam cię nosili na rękach. Po co zacząłeś ze mną? Po co ze mną wchodzisz w konflikt? I wczoraj na lajcie mojego brata znowu cię kęba spędziała. Pewnie znowu pochlałeś, ambicja cię przerosła i chciałeś być zajebisty. No to jesteś zajebisty. Jak jesteś taki zajebisty, to teraz powiedz wszystkim, królu szoterów, ile kanałów dzięki tobie spadło z YouTube'a? No powiedz. Ile żeście tam uzgodnili tych kanałów? Bo ja wiem, o dwóch przynajmniej. Taki to z ciebie król. Gumowy król. I wpisujesz się w tych przegrywów, którzy przychodzą na kanał mojego brata, żeby mi dokopać. Dokopać, bo wiedzą, że tam mogą to zrobić, a gdzie indziej nie mogą. I ty wczoraj, kochaniutki, wlazłeś tam nie wiadomo po co. Ja wiem, popiłeś, no. Weź idź, zajmij się jakąś robotą, rób coś, zrób coś, idź do pracy, bo na razie to na mnie się mówi, że jestem bezrobotny.
a ty jesteś bezrobotnym leniem, który siedzi w internecie 24 godziny na dobę. Ja wiem, prosiłeś mnie, chciałeś, żebyś ze mnie robił szoty. Pamiętasz, jak dzwoniłeś do mnie? Dzwoniłeś z groźbami, później po pijanemu z prośbami, później z przeprosinami. Dzwoniłeś i już przestałem później odbierać, bo ty lubiłeś tak dzwonić po nocach i truć mi dupę. I truć mi dupę. Więc jeszcze raz ci mówię, nie udało się ze mną, bo na Barneju zobacz, wszyscy jadą, zobacz jakie mają wyświetlenia, a ty co? A ty nie możesz. No ty nie możesz. Jako jedyny nie możesz i nie będziesz mógł. Długo nie będziesz mógł. A wiesz co? Niech cię nikt nie zgłasza. Żal mi cię strasznie. Jesteś po prostu biednym, małym człowiekiem w internecie, który chce być wielki, szuka atencji. Miałeś czasy, miałeś Messi czasy, że wszyscy Messi, Messi, jest Messi, jest Messi. Miałeś czasy do czasu, kiedy się nie spiłeś i nie porobiłeś głupich rzeczy. Wódka ci szkodzi, przestań pić, bo się sam w bagno pchasz. Sam się w bagno pchasz. A teraz Messi królu, powiedz no, na swoim kanale, weź, nagraj jakiś film, bo tam na tym twoim kanale jest wszystko, tylko nie ty. To wytłumacz tutaj internautom, jakie kanały żeście ze Sławkiem zrzucili z internetu, o jakie rzeczy go prosiłeś i dlaczego chciałeś mieć wyłączność na szkolną. No tam były pertraktacje, 24 godziny po ukazaniu się filmu, 48 godzin. Powiedz to wszystko, bo samo to, że się przyznałeś, że pisałeś maile, to jest szczególik, bo pisałeś. Ale na jakich warunkach dostałeś te szoty? To powiedz ludziom, jak się likwiduje konkurencję. W jaki piękny sposób. Wy tutaj, słuchajcie, mówicie, że ktoś zarabia na kanale, że ktoś... A wiesz, dlaczego nie możesz zarabiać? Ja ci powiem. Bo ci AdSense nie da monetyzacji na nie swoich. I także się nie chełpi tym, że robisz to za darmo, bo jak cię znam, to robiłbyś to za pieniążki, tylko że niestety nie możesz, bo AdSense nie da ci monetyzacji na cudze filmy. Tam próbowaliście ze Sławkiem obejść to, ale nie da rady, panowie, nie da rady. I tutaj, wiesz, i tutaj znowu wpisujesz się w ten cały schemat tego szczucia na ludzi. Chodzisz i szczujesz. Usiądź sobie na tej swojej dupie, rób swoje szoty i nie wchodź nikomu w drogę. I nie wchodź nikomu w drogę, a tym bardziej mnie. Bo ci spokoju nie dam, bo ci spokoju nie dam. Będę cię dręczył i męczył, a ty będziesz płakał. Cały czas będziesz płakał. Dostałeś swoje przez telefon. Messi, dostałeś to, co miałeś dostać przez telefon. Od ciebie się nie liczy, bo damskie nie wchodzą w grę. I tyle. Jesteś przegrywem tego internetu. Jest taki kanał, który rozdaje nagrody. Ja cię nominuję do przegrywa internetu, do człowieka, którego życie kręci się wokół kanału, który za kanał oddałby wszystko. Sprzedałbyś wszystkich, tak jak sprzedałeś szoterów, którzy już w tej chwili nie istnieją. I ta twoja niebieska mordeczka w sam raz do tego pasuje. W sam raz do tego. Taki właśnie jesteś w życiu. Szczerzysz zęby, nastroszony, niebieski z zazdrości, król Messi internetu. I tyle mam ci do powiedzenia. Powiem ci, że mam odruch wymiotny. Muszę skończyć to nagranie, bo się zeżygam.